taki komplecik mógłby być, nie? Mhm. A bardzo ciepłe takie czapki muszą być. Nie, nie pewnie. O kurde. Piękne. Komin. Kominy jest. O, patrz, a tu są naprawdę wielkie czapy. O, ja było niezapakowane, patrz, listy masz. Chcieliśmy no, przede wszystkim pomóc osobom potrzebującym w kryzysie bezdomności, ale również pomóc osobom starszym, które w dobie tej pandemii tak, są wykluczone, odizolowane od społeczeństwa. Tak? Więc tutaj nadrzędną ideą według mnie, oprócz tej takiej pomocy osobom potrzebującym, było połączenie różnych środowisk. Zgodnie z obietnicą przesyłam kilka czapek. Mam nadzieję, że ogrzeją osoby potrzebujące, ale i sprawią, że zrobi im się trochę cieplej na sercu. Mamy sporo osób starszych, które świetnie tak, robią te czapki. Czy różne wyroby na drutach, więc to była taka forma i próba zaangażowania tych osób. A jednocześnie wiemy, że na pewno jest masę osób potrzebujących, które zwłaszcza zimą potrzebują takich czapek. Poza tym, pomijając sam aspekt ciepła, jaki daje czapka, daje też takie ciepło wewnętrzne, tak? Że druga osoba pomyślała o mnie, poświęciła swój czas, swoje zaangażowanie, aby wykonać na przykład taką czapkę, więc to już jest taki element jeszcze głębszy. No obecnie znajdujemy się w spółdzielni socjalnej Apache, no i jakby korzystając z naszego doświadczenia i też zaangażowania i wsparcia naszych pracowników, jak Łukasz właśnie, pakujemy te czapki, te produkty, aby one ładnie to wyglądało, żeby cieszyło to rzeczywiście, że sprawiło przyjemność tym osobom potrzebującym. Kto to robił? Kluby seniora były zaangażowane, ale no, tak naprawdę no, to była akcja szersza, więc w zasadzie każdy mógł robić, tak? No, ale rzeczywiście ta odpowiedź no, ze od strony klubu seniora była bardzo ogromna. Miała być krakowska akcja, ale... Stała się taka ogólnopolska, bo nawet do mnie kluby na przykład robiących na drutach takie worki przywoziły, duże. Także no, bardzo fajni ludzie też odpowiedzieli, więc ja myślę, że też pozytywnym jest, że jest taka świadomość. Chciałam bardzo serdecznie podziękować. Bardzo dużo Państwo, żeście tutaj wnieśli, naprawdę dobra, ciepła, no i właśnie tej takiej solidarności i takiego poczucia odpowiedzialności też za innych ludzi, którzy znajdują się w kryzysie bezdomności. O, no jest tak. Ciepła. Ale ta jest ładna. Ta jest, no, ta jest bardzo ładna. A to jest tam mniej więcej. No ślicznie. O, ta jest, tej ci jest dobra, bardzo ładna. Tak, dobra. Tak, taka, tak. Osoba bezdomna, która trafia do naszej placówki, ma możliwość uzyskania przede wszystkim posiłku, suchej żywności, wymiany odzieży, skorzystania z sanitariatów, no i oczywiście nocleg w godnych warunkach. W ramach pomocy świadczymy również pomoc specjalistyczną, pomoc pracowników socjalnych, asystentów osoby bezdomnej, a także pomoc opiekuńczą dla osób, które wymagają usług opiekuńczych. Miałem mieszkanie, nie miałem pracy, dostałem nie miałem pracy, miałem zadłużone mieszkanie, dostałem eksmisję. Wśród naszych mieszkańców oczywiście są osoby o różnym statusie społecznym, z różną też przeszłością i to są to osoby, które chcą podejmować aktywność w kierunku wyjścia z bezdomności. Pracowałem na ulotkach, bo jestem osobą karaną, mieszkałem z żoną. Z dzieckiem, tylko wszystko się, tak się wszystko potoczyło źle, ale ja będę o to dziecko walczył. Jesteśmy największą placówką w województwie małopolskim. Placówka zapewnia 180 miejsc, w tym 50 miejsc dla osób z usługami opiekuńczymi oraz 30 miejsc dla osób, które mogą korzystać ze schroniska, a w pozostałej ilości, czyli 100 osób, mamy mieszkańców noclegowni, którzy placówkę opuszczają o 8 rano, a mają możliwość powrotu o 16. Bezdomność to jest bardzo złożony problem społeczny. To nie tylko pozostawanie dachu bez głową, ale różnego rodzaju problemy, które nakładają się na siebie. Między innymi problemy alkoholowe, problemy związane z rodziną, problemy związane z niepełnosprawnością. I wyjście z bezdomności tak naprawdę jest procesem. Są przypadki osób, które owszem są po kilkanaście lat, a czasami też jest tak, że podejmują próbę usamodzielnienia, ale niestety wracają.
No ja jeździłem jako kierowca. Ja bym się gdzieś przyjął, to 2-3 miesiące dziękuję, zwalniali. No jestem tutaj już 20 lat, można powiedzieć. Kierowniczkę mam bardzo porządną kobietę, wszystko tak, nie mogę narzekać. Przyszedłem tutaj, za niedługo znalazłem robotę w Polskim Czerwonym Krzyżu. I jestem z tego miejsca zadowolony, bo tutaj są ludzie, którzy pomagają i naprawdę warto takich ludzi szanować. Rocznie z placówki usamodzielnia nam się około 17 osób. Takie usamodzielnienie w sposób trwały, czyli osoby, które w ciągu roku nie powracają nam już do placówki. I wiemy poprzez kontakt z różnymi instytucjami, że dobrze funkcjonują w społeczeństwie i powiedzmy tą pracę, którą włożyliśmy tutaj w nich, zaowocowała i potrafią wejść do życia społecznego.